Lewica wylicza sukcesy, które osiągnęła jako rządowa większość i mówi, które punkty z jej programu zrealizowano. Podsumowanie, które zatytułowano 50 sukcesów na 100 dni rządu, to pakiet informacyjny dla obywateli i wyborców. Informujemy o działaniach podejmowanych przez ludzi lewicy w rządzie koalicyjnym. Po pierwsze, to jest przywrócenie godnej pozycji Polski w Unii Europejskiej, w NATO i na świecie. Przedstawiliśmy Komisji Europejskiej program naprawy praworządności w Polsce, który mimo, że nie został przyjęty przez parlament, został przyjęty pozytywnie przez Komisję Europejską, dzięki czemu odblokowano środki z Krajowego Planu Odbudowy. Przypomnę, że to głosy lewicy w polskim parlamencie zdecydowały, że ten program w ogóle jest w obrocie i będzie służył Polkom i Polakom. Pierwsze środki finansowe już płyną, zostaną przeznaczone między innymi na programy dotyczące zakupu zeroemisyjnych autobusów, dalej spraw dotyczących edukacji, spraw dotyczących szpitalnictwa, budowy tanich mieszkań na wynajem oraz energetyki. A po drugie, to odbudowa naszej dyplomacji. Między innymi uruchomiono Trójkąt Weimarski, wróciły na normalne relacje, stosunki polsko-ukraińskie. Wczoraj odbyło się spotkanie obu rządów. To wszystko powoduje, iż Polska jest ponownie cenionym partnerem, z którym można prowadzić zarówno politykę międzynarodową, jak i unijną. Drugi obszar, za który odpowiadają również nasi przedstawiciele, pani ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, to sprawy społeczne. Przypomnę tutaj, że udało się wspólnym wysiłkiem koalicji wprowadzić 20% podwyżkę płac w sferze budżetowej. Rząd przyjął projekt ustawy, który przewiduje 1000 zł dla każdego pracownika socjalnego. A po trzecie, przewidujemy również wprowadzenie nowych programów, takich jak program Aktywny Rodzic, czy program adresowany dla matek rodzących wcześniaków. Wszystko, co dane, nie zostanie zabrane. Tak mówiliśmy w czasie kampanii wyborczej. Wszystkie programy, jak 800+, 13, 14, trzy programy dotyczące opieki nad dziećmi maluch są kontynuowane. Wdrażane są również przepisy przyjazne dla ludzi w kontekście świadczeń emerytalno-rentowych. To po pierwsze możliwa druga waloryzacja we wrześniu, jeśli inflacja w pierwszym półroczu przekroczy 5%. Po drugie, zaliczanie do stażu pracy, pracy na umowach zleceniach i pracy w jednoosobowej działalności gospodarczej. Trzeci obszar, który jest ważny, za który odpowiada pan minister Wieczorek, to sprawy nauki. Tam zwiększenie znaczących środków na Centrum Badań Naukowych, Polską Akademię Nauk, 220 milionów dodatkowo na pomoc socjalną dla studentów oraz również uruchomiony specjalny program z dedykowanymi środkami na modernizację i rozbudowę bazy dla studentów, czyli domów studenckich, przykład poznański Jowita. Kolejna kwestia, o którą zabiegaliśmy, to oczywiście zmiana podejścia do edukacji. Otwarta i przyjazna szkoła. Zmiana funkcji kuratorów oświaty, którzy mają wspierać dyrektorów szkół, a nie być prokuratorami nasyłającymi kontrolę. Odchudzenie programu nauczania, czy zmniejszenie obciążenia prac domowych. To są kolejne elementy odbudowy zaufania do systemu edukacji. Mówiliśmy wyraźnie, że państwo PiS, państwo Zjednoczonej Prawicy musi być rozliczone. Dlatego też w parlamencie funkcjonują trzy komisje specjalne do spraw wyborów kopertowych, Pegasusa oraz afery wizowej. Rozpoczęto działania właściwe prokuratury. To, co było zamiatane pod dywan, w tej chwili jest ponownie rozpatrywane. Słynna sprawa komendanta głównego policji. Czy ostatnio nagłośniona i przedstawiona opinii publicznej afera związana z funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości.
nikt, kto zmarnował publiczną złotówkę, zawłaszczył tą złotówkę lub działał poza prawem, nie zostanie pozostawiony spokojowi. Będzie tutaj państwo działało skutecznie, tak jak wobec Jacka Kurskiego, którego jednego z pierwszych odwoływano jako tak zwanego specjalistę od funduszy międzynarodowych, w cudzysłowie, tak poprzez ostatnie działania, czyli uniemożliwienie tak zwanym absolwentów MBA-a, humanium, mających dyplomy upoważniające do udziału w spółkach Skarbu Państwa, czy kończąc na sprawie działania systemowego zgodnego z prawem, czyli wniosku do Trybunału Stanu, jeśli chodzi o funkcjonowanie prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Glapińskiego. Wszystko to razem powoduje, że systematycznie z oporami pana prezydenta Andrzeja Dudy, ale realizujemy program. Chcę jednak podkreślić, że w sprawie bezpieczeństwa, w sprawie ważnych elementów polityki międzynarodowej rząd znajduje porozumienie z prezydentem i dalej tak będzie czynił, bo sprawa właśnie bezpieczeństwa Polek i Polaków jest najważniejsza i tutaj trzeba współdziałać. Lewica podkreśla, że wiele projektów, które proponowała od miesięcy, za chwilę zaczną wchodzić w życie. Ja chciałbym zwrócić na takie flagowe projekty i propozycje Lewicy typu renta wdowia, typu emerytury stażowe, typu finansowanie procedury in vitro, typu świeckie państwo. Tutaj chciałbym się skupić na przykład na rencie wdowiej. O szczegółach mówiliśmy bardzo często, ale renta wdowia jest projektem obywatelskim. Zbieraliśmy wszyscy podpisy poparcia pod projektem ustawy. Ten projekt wpłynął do Sejmu poprzedniej kadencji, ale ponieważ był projektem obywatelskim, nie mógł przepaść. Jest w tej chwili po pierwszym czytaniu. Projekt został skierowany do prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w 2024 roku renta wdowia zacznie działać. Będzie to polegało na tym, że jedno z małżonków po śmierci, w przypadku kiedy małżonkowie są na emeryturach, po śmierci drugiego małżonka będzie mogło pobierać swoje świadczenie i 50% renty rodziny po współmałżonku lub odwrotnie, jeżeli tamto świadczenie było wyższe, pobierać świadczenie współmałżonka i 50% swojej emerytury. Także to jest bardzo, bardzo obiecujące. Również projekty dotyczące emerytury stażowej. Teraz chciałbym wypowiedzieć się jako przedsiębiorca. Prowadziłem kiedyś działalność gospodarczą i zatrudniałem młodocianych pracowników. Chłopacy, którzy ukończyli 8 klasę szkoły podstawowej, mając 15 lat, przychodzili do pracy, już zaczynali budować swoją składkę na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne do 60 wymaganego wieku emerytalnego, który w tej chwili w Polsce wynosi dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65 lat. Mieli przed sobą perspektywę przepracowania 50 lat, proszę Państwa. 50 lat pracy, ciężkiej pracy, bardzo często fizycznej, uniemożliwia w zasadzie konkurowanie na rynku pracy tym ludziom, którzy już taki staż mają, z nowymi przychodzącymi, zasilającymi rynek pracy. Więc wypłacanie emerytury stażowej wydaje się konieczne. No a także ważnym dla mnie jest finansowanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro z budżetu państwa. Nie każdego stać było do tej pory na te procedury. My o tym coś wiemy, ponieważ i miasto Gniezno i powiat gnieźnieński przyjęły takie finansowanie na siebie. Część tego finansowania procedur pochodziło ze środków czy to budżetu miasta, czy to budżetu powiatu. Chciałbym się pochwalić, że z programu finansowanego w roku 2023 roku z naszych środków, ze środków powiatowych urodziło się troje dzieci, a ze środków z roku 2023 są w tej chwili potwierdzone dwie ciąże. Mamy również zabezpieczone w budżecie środki na rok 2024, jeżeli to finansowanie z budżetu państwa nie doszłoby do skutku, ale postęp prac jest tak dynamiczny, że jestem przekonany, że od 1 czerwca wejdzie to w życie i na Dzień Dziecka będziemy mieli dobrą wiadomość dla państwa. Lewicę w polskim parlamencie reprezentuje 19 posłów i piątka senatorów. W rządzie zasiada natomiast Krzysztof Gawkowski w funkcji wicepremiera i ministra cyfryzacji oraz troje ministrów do spraw rodziny, pracy i polityki społecznej, do spraw nauki i do spraw równości.